Witam, cześć, Tabarna z tej strony. Słuchajcie, kontynuujemy atak na Tiktaku To. Tym razem Huglugiem Świniolubem. Wyjdziemy sobie w końcu z tego obozu Oreona, tam już w nosie z tym. No i będziemy szli gdzieś dalej, nie? Mamy tutaj jakiegoś Quarnemela? Coś takiego, nie mam pojęcia. Dobra, na pewno Grom Bebzo sobie sam poradzi. Quacksotl trzeba będzie rozwinąć. Zaraz po tym Polany Słonecznych Drzew. I wstawić tam jakiś garnizonik. Ta armia, nie wiem, czy chce Gribicem samym iść. Niech sobie jeszcze chwilę posiedzi i wzmocni trochę ład publiczny. Ty nic więcej nie zrobisz, ale chciałbym, żebyście tutaj dołączyli do niego mimo wszystko. Dobra. Who needs stabbing? Dobra. Niech będą te wielkie mury. Okej. Okay. Wiem, że jest dostępne, nic mnie to nie obchodzi. Na zemstę za czarnozęba trzeba mieć przeżarty i niepowstrzymany. Okej, Clan Ashen coś tam szykuje. Niemiłego. Ale miał porażkę, to okej. Dobra, za 10 tur rozwijamy na maksa, a potem równi na kół. Okej, okay, my no będziemy go tak ścigać, to nie ma problemu. Tutaj siedzimy w obozie, bo widzę, że ten koleś się, Karmelek się tutaj zbliża. Dobra. No a Grom idzie za każdym razem zdobywając kolejną osadę. Jest ich jeszcze tutaj dwie. Można łupić 13 tysięcy, spoko. Okupando. Dobra, i teraz tak. Opakiny mamy na maksa. To są drezyny. Najwięksi i najsilniejsi są czarne orki. Nie, przepraszam, są potwory. Twarde chłopaki dla orków. Czyli mamy to wszystko ogarnięte tak naprawdę. Więc mógłbym iść nim cały czas, teraz już tylko i wyłącznie w walkę, w zwarciu. Chyba dywersant nie. Mi z przetrwania trochę słabo daje. Dajmy sobie w obronę, w zwarciu. Okej, okay, ty czekasz. Tutaj nie wiadomo, co Karmelek ze sobą przyniesie. Tu mamy sobie garnizona, można zawsze kolejną armię zrobić, to nie widzę problemu. Dobra, schowki, tak, jasne. Tutaj olbrzymy niech będą. Rozumiemy sobie to. Rodzinaków nie. Oczkusi. Gorgazan, w końcu można będzie zrobić tych kuźnie czarnych orków. Tutaj chyba największe kości. Imię szamantów, rezerwa mocy wiatrów, magii, plus jaśnie we wszystkich armiach. Oko, biorę. No i tak naprawdę pieniądze, nie? To są takie ważniejsze rzeczy. Dobra. No jeszcze dwóch tych i dziękuję. O, Sudenburg jest do ulepszenia. No weźmy sobie. Czemu nie? Dobra, nie jesteśmy na prawe. No to mamy zarządzenie, rozwój. No i proszę. Ciekawe, czy przejmą. Zniszczyli. Nawet rozważnie, ale... Dobra. Wróg zabity w boju, osada zniszczona. Wrogie działania bohatera, krytyczna porażka, dlatego zdechł. Tutaj niestety nie dojdziemy, ale możemy sobie zacząć teraz tutaj plundrować. Nosiłem to złom? Nie. Może mistrz uniku, bo ma dość słabo. Rokugar tu jest.
Na jednej turze to nie podejdzie, więc możemy sobie posągi bogów zdobyć. A trzy osady to tam okej. Tyk. Po prostu zakupuję. Bez tych dodatkowych tutaj pieniążków. I będę wracał na Uchatol. Baba dostała poziom. Dyscyplinę można by jej też podnieść, ale na razie idziemy w HP. A temu dalej tutaj nieuchwytność, dobra. I w równinie kłów. Chłopaki z warsztatu, pajęczy pazur. Dobra, bo tych pająków, nie? Więc można tutaj to dać. Pajęczatki 40-28, spoko, weźmy sobie dwie. Teraz już zaczynają jakoś wyglądać. Amunicja 26, 140. Weźmy sobie tych. Dobra. Tu mamy krypta Nagasha, poziom werbowanych lordów, odporność na magię, bohaterowie, ale spaczenie wampiru 20% aż. Do przemyślenia. Mamy 300, więc można sobie tutaj poulepszać te rzeczy. Kamienny pancerz. O! Odporność widza 10%, 10% siły broni i dodatkowe jakieś ulepszenia dla nich za złom. Dobra. Jestem ciekaw, co ten Krokugar wymyśli z tym drugim gościem. Bo Krokugara, mam nadzieję, tutaj sami pokonamy. Dobrze by było od niego traita zdobyć. Ma tam jakąś armię, ale... Nic jakiegoś strasznie świetnego. Podejdźmy tutaj, zregenerujmy się lekko. Nim można w sumie tutaj chyba automacik walnąć. Tak jest, jedna jednostka goblinów tylko poległa. No i 4800, 6000 łącznie. Plus jakiś sztandar. Od ognia obrażenia, dobra. A ty sobie regeneruj. 255 zł mi to kosztowało. No i teraz popełniłeś błąd, stary. Horrerny błąd. Dobra. Tik-tak, to nie żyje znowu. To naprawiamy. Tutaj sobie idziemy. A niech będzie rozwój. Chociaż nie za pieniądze tutaj robią. Jest, klan Eshin. Pojawili się w końcu. Dobra. Martek. Tutaj na razie nic. Więc szybciutko. Albo w sumie. Podejdźmy sobie tutaj. Poplądrujmy. Nie wiem, czy to ma jakiś wpływ plądrowanie na nieodkryte wioski Skavenów. Pewnie nie, ale tam trudno. Dobra, zatrute ostrze bierzemy i zobaczmy. Czy to coś zmieniło? Nie. On ma taki specjalny atak. Może być. Pierwsze naszych orków, szamanów i goblinów szamanów zaczynają levelować. Posągi bogów, niech będzie to. Rachnik, pajęczy pazur, wedniejsze paszczaki. Goblinia fala, 6 dla jednostek goblinów ataku zwarciu, 15 pancerza, nieźle. Nawet nie próbuj. Mówiąc oględnie, gobliny na ogół bywają odrobinę nerwowe. Zapomnij o gwałtownych ruchach, bo inaczej szybko zginiesz. Dobra, bierzemy to. 4 poziomy w ogóle mam. Co ty tu masz? Masz miał gobliny głównie, tak naprawdę. Dobra, nie wymaksowane. I badania. Nie ufać nikomu. Brak skażenia plus 3 frakcyjne. Dobre dla tej piramidy tego Nagasha. O, złom plus 10 co turę. Trochę do ogarnięcia jest, no dobra. Ale przynajmniej mamy to wszystko zakolejkowane. Can say it's gonna save ya.
Zapomnij, mistrzu. Teraz idę po to, co moje. Dobra, mamy zasadzkę. Zagram to sobie osobiście. Fajnie by było, jakby jakąś taką animację zrobili, jak orkowie maszerują, że się tam leją, jakieś tumany kurzu są i tak dalej. By było spoko, a nie, że idą tak sobie w rządku. Powinni się drzeć, wszędzie robić kupę i tak dalej. No. No i nadszedł atak, dobra. Z której strony atakują? Z tej. Więc wszystkie nasze jednostki, cyk. Niech się rozstawiają, ty się rozstaw tutaj. Strzelcy tu. Ciutko, bez uciekania oczywiście. Dobra, może się ustawcie tak, będzie szybciej. Okej, okay, tutaj widzę siewcy murowego wiatru, już trzeba na nich od razu lecieć. My się rzućmy na te jednostki. Kurde, siewcy już tam dają radę. Niestety. No i teraz tak, no nie chciałbym raczej... Nie chciałbym raczej tego wysyłać do walki z tym całym mistrzem śmierci. Dobra, podejdźcie bliżej i zacznijcie strzelać taki jednostek. Turmoszczury, z tego co widzę. Do zrobienia. Dobra, hełm. I uciekamy stąd. A wami też idziemy dalej. Kurde, znowu globadierów dużo, to jest masakra. Podchodzić bliżej. Użyć ła od razu. Dobra, widzę, że on się tutaj rzuca. Więc tego gościa próbujmy zabić. Wy się zajmiecie tymi, ryszkowymi procarzami i również katapultą szponu zarazy. Mamy klan braci, którzy nic nie robią tak naprawdę. Też turmoszczury wypadałoby zniszczyć. Dobra, globalnie siewcy murowego wiatru. Stają dość mocno, podoba mi się. No i to wygląda bardzo ładnie. Mamy 44 prędkości, a nie 37, więc powinni ich tam w końcu dogonić. Ty, majster. W sumie możesz go gonić, nie? To nie ma problemu. Dobra, wydaje mi się, strzelajcie do nich cały czas. No, nie wygląda to na nas jakoś tak strasznie źle. Mam być szczery, wywróćcie, wyatakujcie też. Mam tego Broma tam zabić, jak da radę. Więcej z tego pewnie robię sobie niż mu, ale dobra. Katapulta została zniszczona, ła powinno się zaraz pojawić. Wy sobie tutaj też zaczynacie zabijać. Też są dość dobre jednostki, 31 na 34. Statystyki w zwarciu, no ale zaraz wejdzie ła, to będzie ok. Globadierzy już pewnie istnieją. Jesteś tutaj, już ty już go nie goń. Dobra, teraz tego Broma postarajcie się zabić. Wy cały czas do siewców strzelać. Tyk, 24 obrona i atak w zwarciu zmniejszyć. No i wszystko, trzeba mieć ręce i nogi. Dobra, weźmy tam jednostkę, niech pomoże tym gościom. Ładnie sobie ekspią, obrona w zwarciu im podrosła. Ła, już za momencik będzie. Ten raczej nie powinien wrócić. Mają 100 pancerzy, dlatego tak sobie wchodzi w nich. Dobra, no i tam tego mistrza śmierci snikcze. No, dobra. Już widzę, że łucznicy nic mu nie robią. Nie jestem do końca pewien dlaczego, ale... Mało mi to obchodzi na ten moment.
Już jakiś kosiarz jest. O. Już szturm oszczyły z halabardami, to raczej za dużo nie postoją. Okej, okay, no bez przebicia pancerza u naszych jednostek dystansowych nie ma co podchodzić. Tutaj daliśmy radę, dobrze. Po drugie trzecie już się raczej nie załaduje. Nasz bohater. Za 8 sekund mamy tutaj umiejętność hełmi zgody. Bardzo fajny jest w sumie hełmi zgody. Ma być szczery. Dobra. Mamy debuffy. Was też doślimy do walki. Ten sobie obrywa. I o to chodzi. Przynajmniej ktoś tutaj ucierpi od ostrzału. Bo ten mistrz śmierci to bardzo nie chce zginąć. Dobra, tu i dorwaliśmy. Tutaj zostali zniszczeni. I coś mi mówi, że bez problemu to wygraliśmy. Okej, niech te biedne te gobliny już nie cierpią. Nie uciekaj za nimi. A mistrz śmierci też coś dostaje. Nie ma to tamto. Dobra, nie ma sensu. Także jest bardzo dobrze. Mało jednostek unikać konkretnych, no ale mimo wszystko nie dali sobie rady. Dajmy sobie te 1000 złota. Jednostki to my sobie tak czy siak zregenerujemy. Jestem Vermes, dobra, okej. Wracaj tutaj. Atrybut skradanie się, gotowi do działania, dobra, okej. I teraz werbujemy jednostki tych, bo ich straciłem. Wiverna od którego? Od 18, no to mamy jeszcze trochę czasu. Kobasy. Tyk. Dobra, Alha Kick, 9000. No jasne, schowki, jasne. No i dajmy sobie tutaj może jaskinie troli. Okej, okay, tu jest Gribic, ale my chcemy gromem go zabić. Okej, okay, no i teraz lecimy tym dalej też. Zdobywać kolejne osady. Tlakła, trupie monolity i posągi bogów. No i to mi się podoba, kurde, idziemy jak przecinak. No dobra. No, walka z Krokurałem, automacik, z tego co widzę. Od groma Saursów, zabitych tyle co nic, także myślę, że z elfami też sobie damy radę. Jestem ciekaw, co dostaniemy za Krokugara. Posłuszeństwo plus 2 i obrona zwarcie plus 10, także no, super trade, przyda nam się. Kogo my tu mamy? Jakiś koleś, nie wiadomo kto, dobra. Niech sobie będzie w takim razie. Rębak i blizny weterana. Blizny weterana, oczywiście. Starucha. Zawziętość. Teraz pytanie, ile ma 7150 punktów zdrowia, a te ma 6500. Ogólnie jak na goblina to jest bardzo dużo. Dobra, kontynuujemy sobie oblężenie, tylko zobaczmy. Obrażenia broni przebijającej pancerz i obrażenia broni przebijającej pancerz. Niech będzie. Dobrze. Ty tutaj siedzisz na razie. Chociaż tego ziomeczka pokonałeś, więc można by iść dalej. W obozie Orona nic się ciekawego nie dzieje. Ta armia się tutaj robi cały czas. Orki 40-28 debeściaki. No kurczę, mają 50 pancerza, nie? Chociaż te jednostki też mają niemało.
Weźmy sobie jeszcze z trzech tych. A resztę nie będą te. Te beściaki orków. Okej. Okay. Eltarion. No, warto by było tutaj przeprowadzić naszego groma, ale raczej nie dojedzie stamtąd. Na pewno rozwinąć obronę wszędzie, gdzie się da. No i stwórzmy sobie jeszcze jedną armię. Okej, okay, on jest najtańszy, dlatego mogę go zarbować. Każda ilość tutaj goblinów będzie w porządku. Nawet nie próbuj, to wszystko. Kurde, trochę mnie zaskoczył. My się tu regenerujemy. Pójdźmy sobie do Bel Alidad. Aliad, przepraszam. Zobaczmy, co tu jest. Dajmy sobie jedną, dwie, trzy wieże i tyle. I poczekajmy. Dobra. Także dzieje się naprawdę nieźle. Już nam dużo nie zostało do pokonania. Okej. Okay. Także tura. Ja mam nadzieję, że wam się ludziska podobało. Jeśli tak, to nie zapomnijcie o ocenie filmu. Komentarz możecie zostawić jak najbardziej. Zasubskrybować. I tak dalej. No dobra. Mamy tutaj bitwę. Ten garnizon cały wychodzi. Niestety to będzie następny odcinek, także ja się z wami żegnam. Do zobaczenia i cześć!